Siemanko, sobota, długi weekend, więc postanowiłem, że wezmę się trochę za kompakta. No i dzisiaj zaczynam od ocenienia szkód. Już zacząłem rozbierać, ale jeszcze przed 5-miesięcznym postojem kompakta pod wiatą doszło do niefortunnego zdarzenia, w wyniku czego dostała felga i zawieszenie z prawej strony. No i koło cofnęło się troszkę do tyłu. No i na pierwszy rzut oka uszkodziła się poduszka. Skrzywiła się, tu ja mam już nową lagę, żeby sprawdzić, czy to na pewno tylko poduszka. Mam nadzieję, że wahacz się nie uszkodził, więc zaraz założę tą nową lagę i zobaczymy, czy koło wróci do normalnej pozycji. No i poza tym dzisiaj coś będę tutaj kminił ogólnie, jakąś półkę swoją starą przyniosę, złożę, może zrobię prowizoryczne światło, żeby móc tu wieczorem coś kminić. Dobra, nowa laga wrzucona. Ale trochę się przestraszyłem, bo zauważyłem coś strasznego. Jest to krzywy kielich. Tu dla porównania druga strona. Zobaczymy na zbieżności. Zobaczymy, czy to w ogóle koło wróci na swoje miejsce. Dobra, zakładam koło, opuszczam. Dobra, dzisiaj trochę mission failed. Koło trochę wróciło do normy, ale no zauważyłem ten kielich i trochę się tym martwię. Tutaj można zauważyć, że jest takie wygięcie do góry. Jako że gruz będzie moim daily przez jakiś czas, bo sprzedałem syrenę, w sumie wczoraj, to postanowiłem zrobić remont z przedniego zawieszenia. No, także podnoszę samochód dzisiaj, w sumie zostało kilka godzin, jeszcze słońca, dalej nie ma instalacji elektrycznej. Dzisiaj podniosę sobie samochód i rozbiorę wszystko, przygotuję do montażu. Ogólnie nie będę chyba tego nagrywał, także magia. I zrzucone te stare części zwrotnice z adapterami. No i plan akcji jest jeszcze taki, że 3 września, czyli w sumie za 2 tygodnie, jest jakiś evencik mały na Broczynie, na lotnisku. No i zgłosiłem kompakta i siebie, więc do tego czasu wszystko musi być ogarnięte. Powinno się udać bez problemu. W międzyczasie tak, znalazłem zbiorniczek wspomagania, który kupiłem sobie kiedyś, prawie o nim zapomniałem, do kompakta. Chcę przeprowadzić jeszcze tutaj jakieś małe odświeżenie wspomy, bo nie chcę zabić pompy ani magla, a już tam troszeczkę kiedyś tam na Koszalinie czułem, że przerywa. Także tym jeszcze się zajmę po złożeniu przodu. No i zapomniałem też, że mam poliuretany do stabilizatora na przód, więc je też zamontuję. Znalazłem też jakieś stare części do E30, które miałem kiedyś tam. Meszek, Condor Speed Shop, tak samo gałka zmiany biegów. Fajna. Fajny gadżet by był do E30 i tu jest jakiś jeszcze short shifter do miaty i znalazłem też przewody w oplocie, ale chyba do E30 są krótsze. No więc te nie podpasują. Ok, jak widać gruzik jeszcze nie poskładany. No tutaj są wszystkie rzeczy w sumie potrzebne do złożenia. Przebite swożnie w wahaczach z nowymi tulejami. Poskładane lagi, dodany jest talerzyk z łożyskiem, jest podwójne łożyskowanie, więc powinno wszystko ładnie chodzić. Zregenerowane zaciski od 328 z nowymi tłoczkami i tak dalej. No i tam reszta rzeczy leży. Drążki, końcówki, osłony, końcówki stabilizatorów, więc dzisiaj działamy. Zauważyłem, że moje mocowanie stabilizatora jest w takim kiepskim stanie, no ale jeszcze nie tragicznym, i tak samo tutaj mocowanie tego lizaka, więc
szybko to zabezpieczę jakimś konwerterem do rdzy i psiknę jakimś hammeride'em. Tam znalazłem jakiś czarny w swoim jakimś tam pudełku z rzeczami do lakierowania. Z racji, że to gruz, no nie będzie to pięknie wyglądało, bo powinien być srebrny, no ale będzie zabezpieczony na zimę. No, mocowanie zabezpieczone hammeride'em, jedno i drugie, bardzo dobra robota, wiadomo jaka. No ale powinno być lepiej na pewno niż było i zabezpieczone na zimę, jako tako. Prawa strona schnie, postaram się poskładać lewą, także działam. Dobra, jeśli chodzi o ustawienie kambera, to chciałem zreplikować ustawienie poduszek M3 i mam nadzieję, że mi się udało. Chyba mi się udało, tak myślę. Ogólnie one nie mają takiego zakresu i nie zlikwiduje tyle kambera jak poduszki M3, ale powinny być ok. Teraz muszę jeszcze przyciąć drążek kierowniczy z 1,5 cm przez to, że mam adaptery, no i składam dalej. No dobra, lagi poskładane, hamulce założone. Teraz tylko przygotuję stabilizator. No dobrze, moi drodzy. Kompakt jest ogólnie full legal. Ma zrobiony przegląd świeży. I właśnie wróciłem ze zbieżności. Wszystko się udało pięknie ustawić. Mimo moich obaw z tym uszkodzonym kielichem delikatnie. Przyszły dzisiaj też oponki z Allegro, spek z rzeki, za całe 200 zł z wysyłką. I tutaj mamy koła, komplecik na tył, na sobotę, adapterki. No i jeszcze chyba wezmę Styling 38, no ale póki co jadę zamontować opony na te felgi i będę kontynuował, jak wrócę. Do transportu felg na wulkanizację Maciek pożyczył mi piękną T4 na ładnych felgach oryginalnych, które chyba nigdy nie były umyte. Także ładuję i lecę. Czystość, pierwszy raz od 5 miesięcy. Ale samochód był tak ujebany, że naprawdę porządne mycie nie pomogło. Nie wiem, czy trzeba glinkowanie zrobić czy coś, ale ta warstwa tego kurzu jest dosyć gruba. No ale tak jest coraz lepiej. Także no teraz pakowanko, nie? Nie wiem, jak ja to zmieszczę. No dobra, mniej więcej koła przygotowane. Jeszcze na tej czwórce mam parę takich, na letnich, ale niestety w jednym jest uszkodzony wentyl i nie da rady. Tu mam stoloweczki i jeszcze mam dwie stolówki na busie, ale nie wiem, ile tych kół wejdzie do kompakta. Więc najpierw zrobimy test, ale jeszcze wcześniej zrobię test, czy w ogóle te koła ze Skyline'a, GTST R32, podejdą do kompakta. Mam adaptery, no ale wypadałoby sprawdzić, czy wszystko pasuje, czy nie będzie obcierało. Także zaraz zrobimy fitment check na tył. To jest 16x6,5 ET40 i mam 20mm adapter, co daje 16x6,5 ET20. Dobrze mówię? 40, no. Więc zobaczmy, czy to pasuje. I tak to wygląda.
całkiem okej. Mi się podoba. Jako takie kółka z tyłu do driftu jest git. Fitment wiadomo, no chowa się, ale na tej 16 6,5 cala jest nałożona 195,50, więc no i dobra, cóż, ciemno jak w dupie. No byłem na się przejechać, wszystko ładnie, nic nie trze, także kompakt gotowy na upalando jutrzejsze. No i na tym zakończę ten odcinek. Jutro rano sobie wstanę, spakuję się, no i wyruszam w podróż. Tak się auto prezentuje. Także każdemu, kto został do końca, dzięki. Do następnego, na razie, hej. Wyjebanie w kosmos. Spierdalamy. Pizda.